Marszałku, Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Ja teraz jestem wdzięczną uczestniczką tego typu uroczystościach, ponieważ pełną parą przygotowujemy się do następnego budżetu. To jest w tej chwili, staje się to więcej niż połowa działalności ministerstwa. Więc jest kilka powodów, dla których tutaj jestem. Ja jestem, jak Państwo być może wiedzą, mieszkam za Miedzą. Jestem senatorem z sąsiedniego okręgu powiatu Mieruńsko-Lędyńskiego i Stychów. I takie projekty jak ten i to, co się dzieje w tej chwili w urzędach marszałkowskich obu województw, czyli finalizacja strategii śląsko-małopolskiej, mogą naprawdę zaowocować niezwykłymi, czy wydać niezwykłe owoce w następnych 7-8-9 latach. Ten obszar Polski, w którym my mieszkamy, czy te dwa województwa, tam również cały czas mówił o Małopolsce Zachodniej, ja już chciałam powiedzieć o Śląsku Wschodnim, ale to jest tak małe województwo, że trochę nie wypada. Więc te dwa województwa na mapie Polski z ich potencjałem są naprawdę na jednym, a może najpotężniejszym i gospodarczo, i naukowo kawałkiem Polski. I takie projekty jak ten dzisiejszy, dlatego my tu Państwo widzą, że jednak myśl o tym przez kilka lat, czy planowanie tego, żeby tego rodzaju projekt stworzyć, jest czymś naprawdę niezwykle pozytywnym. Zawsze pozytywne było to i musieliśmy to przez ostatnich kilka lat robić, żeby te dziury cywilizacyjne jakby wypełniać, tak? Żeby robić to, czego nie robiliśmy przez kilkadziesiąt lat, czyli normalną, prostą infrastrukturę. Natomiast czasami lepiej jest zrobić coś, z czego będą za chwilę podatki, za chwilę 2-5 podatki dla lokalnego budżetu, z których się buduje chodnik i odwodnienie tego chodnika, niż robić tylko, upiększać tylko otoczenie. Tego rodzaju projekty są naprawdę tymi, które jak zapuszczą korzenie, a wiemy z tego, co pan burmistrz mówił, że już inwestorów jest 9, tak, czy już przed jakby zakończeniem projektu jeszcze się pojawili, za co im chwała, ale też gminie podziękowania, że zdołała ich na tyle zachęcić, żeby się pojawili już. Chociaż w takim miejscu to nie jest bardzo trudne, bo jakby i dojazd, i komunikacja, i Kraków, i Katowice to jest miejsce, które rzeczywiście zachęca inwestorów samo z siebie. Natomiast trzeba było zrobić, dodać trochę pieniędzy, zrobić tych kilkanaście projektów unijnych, wszędzie widać tabliczki, łącznie z programem szwajcarskim, nie wiem na co szwajcarskie pieniądze zamierzacie wydawać, czy na karpia, czy na przedsiębiorca. Na przedsiębiorczość związaną z karpiem. Więc tego typu projekty, jak zapuszczą korzenie, to naprawdę będziemy za kilka lat mieli tego bardzo widoczne efekty i w zachodniej Małopolsce, i mam nadzieję, we wschodnim Śląsku również. Szykujemy się bardzo poważnie na następny budżet, jak Państwo wiedzą, jaka to będzie kwota, jeszcze nie wiemy. Natomiast mogę powiedzieć, ponieważ pan burmistrz mówił o tym dużym programie małopolskim, że znacznie więcej środków będzie przekazanych na poziom regionalny, do programów regionalnych. Z obecnej 1/4, mówię tu o całej skali środków, jaka jest dla Polski, z obecnej 1/4, 25%, to będzie blisko 40%, 39%. Natomiast jeszcze bardziej imponująco bym powiedziała, czy poważnie to wygląda, jak spojrzymy już na poszczególne fundusze, odcinając ten największy fundusz, który buduje nam autostrady i wielkie sprawy środowiskowe, czyli Fundusz Spójności. To 55% Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 75% Europejskiego Funduszu Społecznego będzie zarządzane na poziomie regionalnym. To nie będą pieniądze zarządzane przez ministerstwo, tylko przez samorządy województw. I te programy, nie chcę teraz mówić jak, ale o skali ile, ale jeszcze znacznie urosną. Właściwie całe wsparcie przedsiębiorczości, mikro, małej, średniej będzie prawie całe, zawsze nie moich. Koledzy z ministerstwa powtarzają, prawie całe będzie na poziomie regionalnym. Również niezwykle pozytywną cechą jest to, ja też nie przesadzam z tym, ale że jednak kawałek strefy i kawałek tych pieniędzy będzie poświęcone na działania, które prowadzi Krakowski Park Technologiczny, czyli mówimy o nowoczesnych technologiach. Nie powinniśmy się w Polsce tego absolutnie bać, ani tego demonizować, że to jest coś, czego my nie potrafimy robić. Absolutnie potrafimy robić, natomiast nie trzeba też jakby traktować tego jako
antidotów na wszystko, co się dzieje, tak? Normalna działalność przemysłowa, rzemieślnicza i wszelka inna też musi znajdować swoje finansowanie. Natomiast rzeczywiście Polska powinna iść w stronę większej innowacyjności, większego użycia nowoczesnych technologii, ale akurat w województwie małopolskim i w takiej bliskości Krakowa i Śląska o tym chyba nie trzeba przypominać. Dlatego w tym projekcie, być może jak w soczewce, pokazuje się wiele cech, które, wiele tematów, w których zrobiliśmy pewien krok w tym budżecie 2017-2013, ale zrobimy następny wielki krok w budżecie 2014-2020. To będzie ostatni wielki budżet dla Polski, niewątpliwie, ponieważ po roku 2020 pewnie połowa polskich województw wypadnie powyżej tego poziomu maksymalnej możliwości, maksymalnej pomocy. Dlatego czy ten budżet, nie bojąc się go, nie strasząc tym, że to jest budżet innowacyjny, tylko patrząc właśnie z nadzieją na to, jak ja o nim mówię, że ten, który obecnie mamy, to był budżet infrastrukturalno-przedsiębiorczo-naukowy, a ten następny budżet to będzie budżet przedsiębiorczo-naukowo-innowacyjno-infrastrukturalny, przy czym na infrastrukturę będzie jeszcze bardzo dużo pieniędzy, ponieważ skala będzie większa, będziemy mieli pewnie więcej pieniędzy, nawet na pewno więcej pieniędzy, w związku z tym procentowo ta skala pieniędzy na infrastrukturę będzie znacznie większa odpowiedzialność samorządów województw za te pieniądze i mam nadzieję, że znajdą się w tym przyszłym budżecie, znajdą miejsce i podobne projekty jak ten, i projekty, które wynikają ze strategii śląsko-małopolskiej, zarówno te infrastrukturalne, jak i przedsiębiorcze. To tyle. Życzę powodzenia wszystkim obecnym i przyszłym inwestorom na tym terenie. Dziękuję.